Państwa za piosenkę migracyjno-wojskową. Można robić falę. Z prawej strony startujemy falę. Nie wiem, zbudowałaś mi DDaś Mokret? Witam serdecznie. To pomysł, jak jeden z wielu, zrodził się w chorej głowie naszego menadżera. I on tak sobie zadecydował, my w sumie nie mieliśmy nic do powiedzenia. Po prostu myśleliśmy, że to będzie przyjemność, przyjeżdżamy, a tu są jakieś inne zespoły, także to... Gramy w składzie czterokabaretowym. Powiem od siebie, że gdyby to ode mnie zależało, to wymieniłbym trzy kabarety. A czemu? Mam swoje powody, po prostu nie potrafię się dogadać z tymi ludźmi. Oni po prostu spędzają zupełnie inaczej czas niż ja. Ja lubię się wyspać, a oni nie. Tak, chodzą na przykład w nocy pod oknami i śpiewają różne sprośne piosenki. Rosyjskie. Rosyjskie. Unikamy tego z prostej przyczyny. Każda garza lepiej dzieli się na jeden niż na cztery. Więc jakby no, to jest podstawowa zasada. Ale też jest mniej pracy trochę, bo coś zagramy, coś odpoczywamy, to na dwoje babka wróżyła. Komuś się podłoży jakąś świnkę. Tak. Najnowszy program nosi tytuł Czerń czy Biel. Moglibyście zdradzić jakieś szczegóły? Szczegółami jest Czerń i Biel. Tak, zajmujemy się w tym programie odwieczną walką dwóch kolorów, czarnego z białym. Czyli dobra ze złem. Pomysł wpadł nam w pralni. Jak byliśmy w pralni, że... Chcieliśmy koszule białe, a wyszły czarne. Pomyśleliśmy sobie, że jest to na pewno jakaś sztuczka, którą ktoś wykonał i tego my po prostu będziemy się trzymać w tym programie. Przepraszam bardzo, ale tu są same gołe baby. Gdzie gołe baby? No w katalogu ze znakami zodiaku? Proszę bardzo, pierwsza z brzegu, goła baba z procą. Strzelec! Goła baba tyłem. Rak. Dwie gołe baby. No bliźnięta. A ta gruba? Waga. Występowaliście między innymi w Anglii i Hiszpanii. Jak wam się gra dla Polonii poza granicami naszego kraju? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam się gra. Polonia jest super. Kiedyś jeszcze grywaliśmy bardzo często w Irlandii, ale chyba stamtąd wyjechała Polonia. Państwo nie widzą, to kolega z innego kabaretu. Filmuję teraz. Taki śmieszek. Śmieszek, żeby na scenie był taki śmieszny, co? Tak, tak, właśnie. Bardzo dobrze nam się gra dla Polonii, pozdrawiamy Polonię. Wybieramy się niedługo do Wielkiej Brytanii znowu. Bo już w październiku. W październiku, więc będziemy tam pokazywać nasz nowy program też. Nimi czasy cała uwaga skupia się na Waldku, którego, jak Państwo widzą, nie ma wśród nas. Bo gdzie się podział? Waldka nie ma, dlatego że nagrywa najnowszego filmu Cezarego Pazury Weekend. Zapraszam do kin. Gigantyczna rola. No. Ja myślę, kogo gra? Gra faceta, który dostaje po ryju. I ucieka. I ucieka. Ale ucieka, a potem dostaje po ryju. Z tego co wiem, musi być to gigantyczna rola, dlatego że na po prostu sceny z Waldkiem przeznaczono kilometry taśmy filmowej. Kilometry taśmy i dwa wozy z cateringiem. A nie wiesz, żeby taki aktor po prostu nie zrobił tego za jednym dublem. Czyli Waldek cieszy się, że gra w filmie? Z tego nie wiemy, czy naprawdę się cieszy. No, jak sam mówi, męczy go już, prawda, kabareciarstwo. Aktorstwo go męczy, tak, w reżyserii. Tak, chce iść w reżyserię. Więc powiem szczerze, że na przykład ja nie zagrałem w żadnym filmie, a Waldek już gra w kolejnym. Znaczy w drugim, ale no jednak... Prawda? Ale jednak gra. Gra. Jak on sam o sobie mówi, skromnie małą łyżeczką i tak powoli, prawda, ten jego kociołek się napełnia. To się zazdrośnie jednak troszkę. Oczywiście. Ja nawet trochę bardziej niż trochę. Tak. Tym bardziej, że uważam, że jest mnóstwo aktorów, którzy nie mają pracy, a taki darmozjad zabiera im po prostu robotę. Długie trasy, 5-6-dniowe, czasami nawet 14-dniowe, jak jedziemy gdzieś za granicę, gdzieś za ocean. To wtedy te trasy się wydłużają, czasami nawet tam kiedyś byliśmy 19 dni skazani na siebie. I co, jak wytrzymaliście? No więc właśnie wytrzymujemy, dlatego że mamy tak różne charaktery i w związku z tym fantastycznie się uzupełniamy, no bo jakby to było, gdyby na przykład było dwóch fantastycznie przystojnych i mądrych, no to wtedy by się ścierali, a my się nie ścieramy, no. Nie, on mówi, ale ty mądry jesteś, a ty głupi, no i okej, okay, jakie to spieranie się, żadna kłótnia, no tak to jest. Tak, mam i moje plany są bardzo sprecyzowane, mniej więcej moje plany bardzo
poważnie się skrystalizowały 18 czerwca w zeszłym roku i raczej są ograniczone do jednej osoby. Ta osoba nazywa się Adam Wilkołek, to jest mój syn. I cały wolny czas poświęcam jemu i tylko jemu. W związku z tym, kiedy są wakacje, a on jeszcze jest na tyle mały, że nie możemy pojechać gdzieś daleko, a ma dokładnie rok i dwa tygodnie w momencie, kiedy udzielany jest ten wywiad. Nie wiem, jak długo będzie wisiał na serwerze, może 10 lat, więc może Adam to jeszcze kiedyś obejrzy i zrozumie. W każdym razie taki mam pomysł, żeby go nauczyć mówić na przykład. Nieźle se radzi. Jeszcze co już mówi? Gibraltar mu nie wychodzi, ale jak się pytam 7 razy 6, to odpowiada. Nawet czasami lepiej niż paru moich kolegów, bo oni się tam z nim próbują kłócić. 10, 9, 8, jakieś plusy popularności w codziennym życiu? Tak, oczywiście, że tak. Tak, ja na przykład ostatnio brałem zaświadczenie, żeby głosować poza miejscem zamieszkania w wyborach prezydenckich i było w kolejce 70 osób, a wyszła taka pani, zobaczyła mnie i mówi: proszę pana tutaj do mnie. I tak mnie wyciągnęła z końca kolejki i wszedłem poza kolejnością do innego pokoju i ona załatwiła mi to zaświadczenie. Jeżeli nie byli źli w takim razie na ciebie. Słucham? Nie byli na ciebie źli. Nie wiem. Nie zwracam uwagi wtedy już na inne. No, tak. Co się będę z motłochem zadawał? Tak. Trzeba po prostu czasami zdenerwować biedotę. A czy lubisz takie życie w rozjazdach? No, przyzwyczailiśmy się już do tego, lubimy. No, to jest, tak to wygląda, więc no, nie da się zmienić. To nie są czasy, kiedy wszyscy jeździli do Poznania, żeby oglądać kabaret Tej. No, my niestety jeździmy po całej Polsce. Teraz niestety do każdego trzeba dojechać. I tu mam apel do mieszkańców Śląska głównie, że jak ktoś mi jeszcze raz powie, że jest z Sosnowca i nie był na występie w Katowicach, bo to za daleko, to się zdenerwuje. To go wyśmiejemy. Tak. O co chodzi, bo oni na przykład... A kiedy będziecie na Śląsku? Ja mówię, wczoraj byliśmy na Śląsku. A gdzie? W Katowicach. A, ale w Sosnowcu kiedy będziecie? A to jest 10 kilometrów, ludzie, no dojechać. Mówiliście się, co będziecie robić, kiedy już kabarety nie będą aż tak popularne w Polsce? Macie jakieś inne cele w życiu? Wtedy zajmiemy się polityką. To jest oczywiste. Ja mam nadzieję, że kabarety będą bardzo długo popularne w Polsce, a jak przestaną być popularne kabarety, jest to, taki to ja mam jedno zajęcie. Znaczy, oczywiście, no, nie możemy zdradzić, że chodzi o pieczarki. To jest bardzo dochodowe. Interes, który... Natomiast mam jedno zajęcie, które zrobię, jak tylko przestanę być kabareciarzem. Po prostu klapki moje, które używam, wyczyszczę sobie z morskiej soli, bo wróciłem z nadmorza i mam sól tutaj i nie mogę tego zlikwidować. A to wiadomo, w domu się nie przelewa, więc sól jakoś przemycić. Chyba, że się basen tego. Przeleje. Ale do rzeczy. Tak. Ja będę oczywiście striptizerem w niemieckim klubie dla starszych pań. A ja będę strażakiem albo wesołym mleczarzem. A macie jakichś swoich faworytów na mundialu? Ty podejrzewam Brazylię, ale chyba już... chyba już odpadła. Ale się wczoraj ubawiliśmy. Ja się wczoraj też ubawiłem. Natomiast dzisiaj z Argentyny się strasznie ubawiłem. A ja kibicuję Niemcom i mam nadzieję, że dalej tak pójdą jeszcze. Czekam na Hiszpanów, bo... Zobaczysz, jak pójdą przez Polskę. No dobrze, ale kibicuję Niemcom. Nie ukrywam, że trochę kibicowałem Anglikom, ale zawiedli mnie, a natomiast Niemcy mnie nie zawodzą i... Uważam, że polsko-niemiecki team, czyli Łukasz Podolski, Mirosław Kloze i Trochowski po prostu pomogą Niemcom, żeby tam wytłuc hiszpańskich toreadorów. Widzujesz na mundialu? Niemcom. A czemu? Wychodzę z założenia, że jednak to są sąsiedzi i
nieważne jacy, ale jednak sąsiedzi i żeby to podtrzymywać stosunki dobrosąsiedzkie, mógłbym kibicować Ganie komuś tam. Znaczy to jest tak, kibicowałem w Wybrzeżu Kości Słoniowej, bo tak mi Marcin powiedział, że to będzie dobra drużyna. Okazało się, że nie miał racji, jak zwykle. W związku z tym przerzuciłem się na Niemców i na tych Niemców przerzuciłem się już naprawdę dużo wcześniej i byłem zaskoczony tym, że gdzie nie siadaliśmy, jak był jakiś mecz, to okazało się, że jest 20, którzy kibicują Anglii i ja jeden albo nas dwóch, gdzie na przykład byliśmy za Niemcami. Wczoraj tylko ja i Marcin kibicowaliśmy Holandii, reszta kibicowała Brazylii. Dzisiaj tylko ja i Marcin kibicowaliśmy Niemcom, reszta kibicowała Argentynie. W związku z tym już zostanę przy tym. No. Niech wygrają ci Niemcy, bo mówię, będę mógł pojechać do Niemców i powiedzieć, o gratuluję, wygraliście na mistrzostwach. Do takiej Argentyny się nie wybierałem raczej w najbliższym czasie, więc niech sobie będą Niemcy. Ja tam nie mam żadnych uprzedzeń. A zresztą dwóch Polaków mają, więc... Otóż to, te bramki strzelają Polacy, więc mówię, jakby ktoś mówił, że to jest dla mnie fascynujące. Gra dwóch Polaków w meczu, a wszyscy kibicują jakimś kolesiem nie wiadomo skąd, także tak to wygląda. O, cześć Marcin, fajnie, że wpadłeś posłuchać, co mówię. Ma osobny wywiad. Testowano przed występem, więc... To musisz polecieć do Artura Korkula, bo to on zawalił sprawę jak zwykle, nie wypastował. No, miałeś wypastować, przecież przegrałeś w kartę, pamiętasz? Ja? Nie, przepraszam, Niemcy wygrali, więc kto przegrał? Marcin, nie, Michał pastuje, bo on przegrał mecz. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich odwiedzających portal Mikrofon e Kabaret. Ja nazywam się Kamil Stoch. Jaromir Żedrawort. Pozdrawiamy wszystkich widzów portalu e Kabaret. ekabaret.pl. Nie ściągajcie nic z sieci. Gacie se ściągnięcie. W sieci na przykład, bo wiadomo, że trudno jest ściągnąć gacie zaplątanym w sieci. A teraz wszyscy naciśnijcie Ctrl Alt Delete. Thanks and good luck.